Stworzyłem własną drużynę piłkarską, w której skład wchodzą popularni polscy youtuberzy. Bierzemy udział w turnieju, do którego w ogóle nie trenowaliśmy. W poprzednim odcinku emocje sięgały zenitu i było naprawdę grubo, ale wszystko szło po nasze myśli aż do tego momentu. Tak już się szykuję, kurwa! Ja już pierdolę ta piłka opię, ja już się lepiej czuję w salubach międzymeczowych. Wy zapewne wyjdziecie z drugiego miejsca. Z drugiego miejsca? Tak, bo mieliście remis z Hajerami na samym początku, no. A Hajery będą miały dużo lepszy bilans bramkowy. Wy mieliście plus 5. My 10 punktów mieliśmy, wiesz? Tak, 10 punktów. Oni też? Oni też mają 10 punktów. Okay. Ostatni mecz wygrali 9-2 z Golden Six. Czyli wychodzimy z drugiego miejsca i gramy tutaj z tymi białymi. Poczekaj, jaki wynik tu był u nich? Jaki wynik mieliście? Wiesz co? 3-0. 3-0. No. Okej, okay, bo my prawdopodobnie z wami gramy teraz. No dobra. Półfinale. Nagramy. Czyli co, gramy w tego, kazaka? Nie, normalnie, pograjmy. Pograjmy w piłę po prostu. Kurde, ale to niespodzianka, że z drugiego miejsca ty. Każdym myśleliśmy, że mega dobrze, a tu jednak widzicie, jeden remis i z drugiego miejsca wyszliśmy. Bo lepszy bilans bankowy mieli, bo tamta drużyna z nami wygrała. Co miała tyle samo punktów co my. Za ile gramy? 10 minut gramy. Z drugiego miejsca wyszliśmy, ej. Bo bilans bankowy z tą pierwszą drużyną, oni też wyszli. Z pierwszej. No. Gramy z takimi dobrymi podobno, co oni tutaj grają parę. Oni futsalowa drużyna to jest. Teraz? No z futsalówką gramy. Że wyszliśmy z drugiego. No, z drugiego miejsca. Czyli wygraliśmy wszystkie mecze. No, nie, jeden remis. No. Mieli tyle samo i z nami wygrali ten pierwszy i mieli lepszy bilans bankowy. Ej, ale lipo. Oni mają też 10 punktów. Oni grają na hali, to oni są nauczeni przejściu. Teraz oni są nauczeni. Teraz będą tak rotować, że my będziemy rozjebani w obronie. No. Więc musimy stracić strefę. Stajemy strefą. Nie biegamy za nimi i stoimy wąsko w obronie. Pokazujemy sobie zawodników. I ten. Nie ma biegania. Podawajcie ostry Jordan, bo wy taki dużo się ten na siebie bierzecie, nie? A macie obok siebie czas często. Z kim mamy k***a grać? Dobrze. Ze sobą. Aha, no! To ja mu to mówię cały czas! I mi nie podaje! Najmniejszy mecz. No trudno, no. Trudno, no jest trudno, jest tanio. Jest czy wygramy, czy przegramy? Jest trudno, jest trudno. Ale my nie jesteśmy profesjonalistami, my to tutaj, robimy. Tutaj. My to robimy na zajawce. Kurde, no bardzo się boję tego meczu, bo to będzie najtrudniejszy mecz na tym turnieju. Gramy z najlepszą drużyną, bo nawet organizator mi powiedział, że będzie ciężko z nimi. Ale mamy ostrego, mamy Jordana, mamy Czajnika, mamy mnie, mamy Murphy'ego, mamy mocną ławkę rezerwowych. Będzie dobrze. Czysto, panie sędzio. Dobra, unika. Gubią się! Ej, karny! Brawo, panie sędzia, brawo, brawo. Z nimi jest ostro, z nimi jest ostro. Na farcie te dwie bramki mamy. Karny i ostra pierwsza ta. Ale asysta. Ale akcja. No, tego nie. Ucieka. Środek, ej! Panowie! Życie, życie! Chodzi ci, co wyłapał! Łap go! Dobrus! Chodź!
przepali. Te chłopaki grają w klubie od małego i nakupują tu w piłę cały czas, bo to widać. Znam w ogóle swoją drogą tych. I nie są w stanie zdominować naszych ziomków tutaj, co montują filmiki w Premierze na co dzień. I kminią filmiki na YouTubie. Musieli to skończyć teraz. Beku nie widziałem. Mówiłem, Stefan będzie biegł. W ostatnich sekundach na 4-3, a już tak każdy liczył na te karne, nie? Bo karne by były po 3 strzały. Ale nic, zagramy sobie za chwilę, 5 minut przerwy mamy. Gramy mecz o trzecie miejsce. O trzecie miejsce, o brązowy medal. Ostry jak jest, dobrze jest. Ale zajebałem, co? No, 3-3. No my chcemy, żebyście sobie pograli, nie? Ja wiem, tylko ja się boję, że jak zerwę ją mocno, jak... Możemy na pierwsze znowu, ale damy. Minuta chcemy, żebyście też pograli, nie? Ej, musimy promować FC Blur. Followujcie FC Blur na Instagram. Już niedługo nasz pierwszy produkt. A jaki? Zobaczycie niedługo. Teraz mi masuję tutaj, żebym odpoczął, żebym potem wszedł i tutaj strzelił jeszcze nierealne jakieś oczy. Ja p***ole, no czemu on nie trafił? Ej, dobra, nic, panowie, ej! Co się dzieje, panowie, gramy! Mały błąd, ale błędy się zdarzają każdemu, nawet najlepszym, a nawet a tym bardziej najgorszym, czyli nam. Co to? Kurde, nie, no nie, żeby nie kontuzja ty. Co jest, Jordan? Oczywiście, że sobie coś zrobił. Tutaj, Olo, nie wyżej, nie wyżej. Olo, tutaj, nie wyżej. Dobry strzał, ale... Brawo! Brawo, ulti! Jeden ostry tutaj gra, ostry robi robotę. Ej! O kurwa! Jego! Brawo! Brawo! Ale podał! Oj, czajnika masz! Tak! Tak! Lewa, lewa, czajnik! Nic! Oj. Brawo, nie! Ciele, no przecież twarz, w twarz leciała, pani sędzio. Tak, tak zrobił. No tak zrobił, tak. Ulfik, masz go, on wie, że nie trafi. Dawaj, Ulfi! To jest slash, masz go, Ulfi! Nabiegamy, on nie trafi! Aj, prawie. Aj, prawie. Trafił. Prawie. Czyli go Tomek tutaj. Kurde. Chodź, Tomek, chodź. Brawo, Ulfi! Brawo, Ulfi! Ale gra piętkami, joga, bo i to czajnie. Jedzie sam! Brawo, Olo! Brawo! Brawo, ostry! Nie tak agresywnie! Aleksa, masz go, uciekać ci, zobacz, trzymasz go, jest twój! Jest twój, jest większy, ale jest słabszy od ciebie. Żartowałem, jest silniejszy. Dałeś radę. Patrz, ostry sam jedzie. Patrz, patrz, i ze strzałem. Ja pierdzielę, Jordan. Dobrze!
Brawo! Trochę teraz znowu mamy obronę Częstochowy, tak jak w poprzednim meczu. Dawaj! Ja pierdzielę no! Ale kontra! Zmianę z nich zrobią. Zmianka, panie, tam, chyba. No, ale źle stanowiłem. Dobra, zamknij. Co ty gadasz? Do szpitala trzeba będzie jechać, czy co? Kurwa, no będę ze zwyklakiem, no. Ja pierdzielę. Co jest? Ale jestem p***ą, co jest? Zgięcie kostkę. Biegłem prosto i źle stanąłem, ty. Ale jestem kaleką, naprawdę. Ty to potrafisz, jakby. Kurczę, już mi spuchła, zobacz. Nigdy nie miałem kostki skręconej. Nie, to fest. No. Ściągaj tego buta, no. Bez buta będziesz chodził. Powiedzę ci alkapel i oszczędzę się po prostu. Więc szkoda w sumie czasu. I go zaprowadzamy do środku. Zaraz nam się zawodnicy skończą, ty. Czajnik kontuzjowany, zwykły kontuzjowany. Jakby było jeszcze więcej meczy, to bym to rozbiegał, no. Mecz był do wygrania, nie? Ale myśmy już chęci nawet nie mieli do grania w piłkę. Nie no, to jest w ogóle to, co tutaj było, to w ogóle szacun, nie? Że wy tak napierdaliście, ale to jest masakra. Widzicie, jaką kosztę? Już tak ma skończoną kostkę. Jest ciężko. Minut. Moje małe bobo, patrzcie jak leży. Ale powiem ci, że jakby tak no tu coś tak. Czaj, a ja tak. A ty. Kurwa, prosty, zajebiście. Ta woda tak. Tryszcie tak głowę teraz. Jak pryszcz. Nienawidzę ogólnie skręconej kostki. Mam lewą nogę mam osłabioną, bo miałem tutaj skręconą kostkę trzeciego stopnia. Dla mnie jesteś bohaterem. Bo stary poświęciłeś się, żeby wybić to. Na siebie też jest to najgorsze jest, że ja się boję na takie rzeczy patrzę, ja takich rzeczy nie lubię. A będę musiał zdjąć na skarpetkę. O kurwa, ci spuchło, ja pierdolę. Ale ci spuchła noga. O kurwa. Nie, przestań. I z jedną nogą. O kurwa. Nie widziałeś jeszcze tego? Nie. Ale kurwa, najgorsze było to jak słyszałem, to takie kurwa, ja karnet przedłużyłem na siłkę, no. Zaczniemy sobie oczywiście od wyróżnień indywidualnych MVP turnieju, również z ilością 11 trafień. Daniel Ostaszewski, FC Gdynia. Po co trafiłem tam?
mógłbym zostać, ale to takie ciężkie chodzenie. Nie, no to... Dziękuję pięknie. Dziękuję. Brawo, gratulacje, pokaż. Ale łatwo. Będzie na szafce. Jesteśmy na SOR-ze, sprawdzamy co jest z tą nogą. Oby to nie było nic poważnego, bo niedługo kolejny turniej, kolejne mecze, kolejne wyzwania, kolejne challenge. Zaraz się dowiemy. Nowy foto. Jedziemy. Ej, tak szybko. Jedne drzwi, drugie drzwi, trzecie drzwi. Zdrowie, noga skręcona, gips założony, jest dobrze, jest tanio. Za 2,5 roku będę gotowy do gry. Akurat będzie mu wpadłeś. Nie mogę zgiąć, zapomniałem. No i nic. Zrobimy, ale jutro.